Witam Państwa, kwadrans akademicki to nie po to, żeby się sala napełniła, tylko postanowiłem zjeść śniadanie jeszcze, bo jadę z Warszawy przez Poznań i to taka droga nie całkiem prosta. Proszę Państwa, nie będę mówił o ideologii, bo Państwo byli na moich spotkaniach pewno i wiecie sami dobrze, że jestem przedstawicielem partii prawicowej, czyli partii, która mówi coś dokładnie odwrotnego niż wszystkie partie w Polsce, no poza tam KNP i UPR-em. Musicie Państwo zrozumieć jedną rzecz. Kiedyś prawica rządziła w Europie i dzięki temu Europa rządziła całym światem. Była to naturalna prawica, jacyś tam arystokraci, burżuje, różni tacy. No, ludzie, którzy wierzyli w wartości europejskie. No i dzięki tym wartościom myśmy rządzili całym światem. Tych ludzi było, ja wiem, 15% w Europie. W tej chwili zostało ich 5% w Polsce. Wreszcie Europy jest mniej. Chcę powiedzieć jasno, Polska jest pod względem nasilenia prawicowości jest najsilniejszym państwem w Europie. Czyli może poza Estonią czy kimś takim. Natomiast w Ameryce ludzi takich jak my jest około połowy republikanów, tam jeszcze trochę prawicowych libertarian, tam partia tej konstytucji. Czyli jest tam ich około 25%. Pytanie, dlaczego w Polsce jest 5%, a w Ameryce 25%? No jak w Europie było 15%, a ludzie kochający wolność wyjechali do Ameryki, no to 10% wyjechało do Ameryki, a w Europie jest ich o 10% mniej, a tam jest o 10% więcej. I to jest prosty rachunek. Do Ameryki wyjeżdżali ludzie cenujący wolność, a w Europie zostali ludzie, którzy chcieli, żeby feudalny pan, na przykład jak se złamie nogę, to pan feudalny mówił do swojego tam ekonoma, Janie, zawieźcie no Wojciecha do Cyrulika na mój koszt, za darmo, prawda? I chłop był zadowolony. I tak samo jak dzisiaj. I oczywiście dzieci folwarczne były uczone przez pana, na koszt pana, za darmo. Oczywiście tego, co sobie pan życzył. I chłop był z tego zadowolony, dokładnie tak samo jak dzisiejszy Europejczyk jest zadowolony, że edukacja jest za darmo. Oczywiście, skąd pan miał pieniądze na tę naukę? No oczywiście z pieniędzy branych od tych chłopów. Tak samo jak dzisiaj państwo ma pieniądze na bezpłatną naukę z pieniędzy odbieranych nam pod przymusem. A także różnica jest taka, że wtedy było to dobrowolne. Ci chłopi dobrowolnie szli pod opiekę pana, no bo jak tego nie zrobili, to jacyś bandyci na nich napadali, natomiast pan miał własną tam wojów, prawda, własnych rycerzy i tak dalej, chronili jego chłopów, więc się chłopu opłacało być chłopem pańszczyźnianym u pana, prawda, i to była dobrowolna umowa, a dzisiaj pod przymusem nas zdzierają te pieniądze, to nie jest dobrowolna umowa, musimy płacić te pieniądze, czy chcemy, czy nie chcemy. Jeśli mowa o ilości tych pieniędzy, no to chciałem przypomnieć, że w Rzymie starożytnym niewolnik, który pracował poza domem, musiał oddać, mógł zatrzymać dla siebie 10% tego, co zarobił, czyli 90% należało do pana. U nas jest lepiej. Podatki wynoszą około 83%, czyli jest lepiej niż w Rzymie starożytnym. Z tą różnicą, że pan za te 90% musiał niewolnikowi dać mieszkanie, wyżywienie i ubranie, natomiast dzisiaj my płacimy te 83 i musimy sami się utrzymywać, prawda? Więc różnica jest wyraźnie na korzyść niewolnika. Lepiej było być niewolnikiem w Rzymie niż wolnym człowiekiem w Unii Europejskiej. I z tego trzeba sobie zdać sprawę. Jeżeli lat temu 100 kilka, czyli przed pierwszą wojną światową, niewykwalifikowany robotnik mógł utrzymać żonę i pięcioro dzieci, niepracującą żonę i pięcioro dzieci, a dzisiaj nie może, no to to pokazuje dobitnie upadek ekonomiczny, który nastąpił, mimo że mamy ogromne możliwości, ogromne możliwości techniczne, prawda, komputery, tania ropa, znaczy tania przed opodatkowaniem, prawda, energia i tak dalej, to mimo to życie jest ciężej niż 100
sto ileś tam lat temu. Ludzie bardziej narzekają niż sto ileś tam lat temu. Zobaczcie to, że wtedy nikt się tym robotnikiem nie opiekował. Poza tym, który wyemigrował do Ameryki. Zróbcie Państwo tę różnicę. Jak Europejczyk wyjechał do Ameryki, czy ktokolwiek wyjechał do Ameryki, to wiedział, że nie ma tam żadnych zasiłków socjalnych. Nie ma tam żadnej bezpłatnej służby zdrowia. Nie ma żadnej bezpłatnej szkoły. Trzeba płacić za szkołę, płacić za lekarza. Ale też praktycznie nie ma podatków. I jak człowiek zarabia, ciężko pracuje i oszczędza, to zostanie milionerem. I do Ameryki jechali ludzie, którzy chcieli ciężko pracować i się dorobić. Natomiast w Unii Europejskiej jest odwrotnie. Jak jakiś imigrant chce pracować, że go odsyła do kraju, że odbiera pracę Europejczykowi, natomiast jak nie chce pracować, tylko chce brać zasiłki, to proszę bardzo, bracie, my cię będziemy te zasiłki płacić. No jest to kompletny absurd, jak my żyjemy. I to wszystko oczywiście musiałoby zbankrutować już dawno, gdyby ten ustrój, jaki jest obecnie, panował lat temu 200, to nie przetrwałby 3 tygodni, bo ludzie zaczęliby umierać z głodu i ten ustrój zostałby obalony. Natomiast dzisiaj, dzięki temu, że technika pozwala produkować właściwie prawie za darmo ogromne bogactwa, że z jednego ziarna pszenicy rodzi się nie 15 ziaren jak 200 lat temu, tylko 70 ziaren, prawda? No to można sobie pozwalać na dowolne głupoty, można mieć zupełnie absurdalny ustrój. Słuchajcie, do tego doszło, że można mieć tak absurdalny ustrój jak demokracja. Czyli ustrój, w którym dwóch maneli spod budki z piwem, prawda, wie lepiej niż jeden profesor uniwersytetu, bo ich jest dwóch. System jest absurdalny oczywiście, ale powtarzam, ten absurd może istnieć. Marnujemy potworne pieniądze, rządzą nami idioci, prawda? Ale powtarzam, mimo to się nie zawala, ponieważ mamy nadmiar wszystkiego. I to jest nasze nieszczęście w pewnym sensie. No ale co robić? Ludzie się boją, ludzie nie zdają sobie sprawy. Zdajecie sprawę, że za pieniądze, które zostały ukradzione na budowie tam Stadionu Narodowego, można by przy odrobinie wysiłku wysłać Polaka na Marsa i efekt medialny byłby znacznie lepszy, niż gdybyśmy nawet zdobyli ten Mistrzostwo Europy. Ale to jest niemożliwe. Ponieważ rządzą nie te elity, nie te 15%, tylko rządzi 85% ludzi, którzy mają mentalność niewolnika, którzy mają mentalność chłopa pańszczyźnianego. Ich celem jest, oby tam wełna bawełna, byle była kicha pełna, prawda? I ich to nie interesują takie rzeczy. Pieniądze trzeba dawać na zasiłki, a nie na jakieś inne tam cele. I powtarzam, pieniądze się marnuje w sposób gigantyczny. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jakie gigantyczne pieniądze są marnowane. No na przykład sam system podatkowy. Wiadomo, zgodnie z prawem Savasza, jest empiryczne prawo, pieniądz w ręku państwa jest o 40% mniej wydajny niż w ręku prywatnym. No to jeżeli w budżecie jest 300, z czymś, nie będzie 300 bilionów złotych, to jak pomnożymy to przez 40%, no to wynika, że 120 się miliardów po prostu marnuje. Marnuje, to w przeliczeniu na 30 milionów Polaków to by oznaczało miesięcznie, rocznie po 40 tysięcy złotych na rodzinę. To może dla bogatych nie jest dużo, dla biednych to jest niejednokrotnie ich całoroczny zarobek. To nie to, że ktoś to ukradł. Jak ktoś ukradł, to się nie zmarnowało. Jak ktoś ukradł, to za ukradzione pieniądze coś kupi, prawda, da zarobić tam murarzowi, ten gazowi, ten. Jak ukradł, to pół biedy. To się marnuje. Jeżeli na przykład miasto Częstochowa zrywa chodniki i kładzie gaz,
kładzie chodniki z powrotem, za 2 miesiące zrywa chodniki i kładzie w tym samym miejscu wodę, prawda, albo elektryczność, są to pieniądze zmarnowane. Natomiast w myśl dzisiejszych doktryn to nic nie zmarnowane. Dano pracę większej liczby ludzi. Bo w myśl dzisiejszej doktryny ważne jest, żeby ludzie mieli pracę. Otóż zawsze w ekonomii mnie uczono, jeszcze za komuny, mnie uczono, że jeśli coś może zrobić mniejsza ilość ludzi, to jest dobrze, a nie jest źle. Natomiast dzisiaj się uważa, że jak coś może zrobić mniejsza ilość ludzi, to jest niedobrze, bo ludzie tracą pracę, rządzą durnie, czyli związki zawodowe, prawda, i domagają się, żeby jak najwięcej ludzi zatrudnić, czy jest potrzebne, czy nie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jakie są skutki działania związków zawodowych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych są koleje państwowe, proszę sobie wyobrazić, Amtrak jest państwowy w dalszym ciągu. I tam kiedyś walczono miejsca dla chłopców od gwizdka. Na lokomotywie łuce maszynista był palacz i chłopiec od gwizdka, który pociągał za sznurek i lokomotywa gwizdała w swoim czasie. Była wielka zdobycz świata pracy, bo dzięki temu było więcej miejsc pracy, prawda? I tego. No i, proszę Państwa, nieszczęście polegało na tym, że zlikwidowano parowozy, jeżdżą elektrowozy. No i co zrobić z tymi chłopcami od gwizdka? To związki zawodowe wywalczyły, że ci chłopcy od gwizdka nadal mają mieć pracę. Więc w wyniku kompromisu z zarządami Amtraka już nowych nie przyjmowano, ale nie można było zwolnić starych chłopców od gwizdka, w wyniku czego jeżdżą na kolejach 70-letni chłopcy od gwizdka, prawda, i w tej elektrowozie ciągną za sznurek, żeby elektrowóz zagwizdał przed tym, no. I takie są skutki działania absurdalnej doktryny. I jak mówił Adam Mickiewicz, wszystko przejdzie po huku, po znoju, po trudzie. Wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie. Otóż to właśnie nastąpiło. Wzięli dziedzictwo ciemni ludzie. Ja nienawidzę demokracji, bo te 85% ciemnych ludzi rządzi, bo ich jest więcej, prawda? Nie te 15%, z czego zresztą 10 wyjechało do Ameryki, tylko rządzi te 85% ciemnych ludzi. Niemcy sobie zdajecie sprawę, że w Polsce, jak w każdym kraju na świecie, 70% ludzi nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy autobusu. Ci ludzie wybierają ministra, premiera, prawda, w głosowaniu powszechnym i tak dalej. Więc musi rządzić głupota, nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Rządzi przerażająca głupota i trzeba to zlikwidować. To, co trzeba zrobić, trzeba zlikwidować demokrację, która jest źródłem tego zła. Ludzie się mówią, że złem jest socjalizm. No tak, ale patrzmy na pierwotne źródło zła. Karol Marx powiedział wyraźnie, że na to, żeby zbudować socjalizm, wystarcza zbudować demokrację z domyślnym, a już głupia większość ten socjalizm wybuduje. Jest to wspaniała idea dla idiotów, prawda, wszyscy będą mieli porówno i tak dalej. Także idioci taką rzecz kochają, a ponieważ idiotów jest więcej niż ludzi mądrych, no to w sposób nieunikniony tak być musi. Nawiasem mówiąc, starożytni Grecy mówili, że demokracja są to rządy osłów prowadzonych przez hieny. To jest prawda do dzisiaj, z tą drobną różnicą, że wtedy hieny nie miały do dyspozycji telewizji. Dzisiaj hieny mają telewizję i w związku z tym te osły już nie wierzgają, tylko telewizja je przekonuje, że trzeba głosować tak, jak hieny chcą, prawda? I bunty osłów są znacznie rzadsze, odkąd znaleziono telewizję. No. Także nie bardzo wiadomo, jak się wyzwolić z tego, bo hienom oczywiście zależy na utrzymaniu tej demokracji, bo jak rządzi większość, która jest głupia, to można już mówić dowolną rzecz, okradać nas wszystkich, prawda, marnować pieniądze, nie ponosić żadnej odpowiedzialności, bo rządzi głupia większość, a na tę większość mają wpływ ci, co mają telewizję. Prawda? To sobie powiedzmy jasno. Także nie bardzo wiadomo, jak to ten ustrój można obalić. Demokracji ateńskiej nie udało się obalić. Jak sobie poczytacie, pójdziecie do biblioteki, może znajdziecie. Są całe komedie Arystofanesa, mówiące o tym, jak skorumpowana była demokracja ateńska, ile w łapę trzeba było dać Periklesowi za dostanie zamówienia na kolumnę. Jak pojedzie sobie do Grecji na wakacje, może ktoś pojedzie, to sobie tam w ramach demokracji, Grecja zbankrutowała teraz,
to proszę Państwa, zobaczycie, na każdej kolumnie u dołu jest napisane nazwisko rzemieślnika, który tę kolumnę robił i musiał dać oczywiście łapówę Peryklesowi, żeby dostać zamówienie na tę kolumnę. I Grecja, Ateny upadły w korupcji, głupocie przerażającej. Ten ustrój upadł. Macie przykład bliższy nam, jeden z nielicznych, bo demokracje się rzadko zdarzają w historii. To jest prysz na zdrowym ciele ludzkości. 99% historii ludzkości to są monarchie. I mamy przykład dwóch monarchii, czyli Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, które zostały połączone w Republikę Obojga Narodów. I to państwo upadło w korupcji, głupocie, w brudzie, smrodzie. Było takim samym pośmiewiskiem w Europie, jak dzisiaj Unia Europejska jest pośmiewiskiem całego świata, bo wszyscy się śmieją, prawda, z tego, co się dzieje. No, my też się śmiejemy, jak czytam, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, prawda, co tam wygadują ci tam durnie i tak dalej. Śmiech na sali. To są skutki demokracji, nieuniknione. Jak mamy demokrację, musi rządzić głupota. Nie może być inaczej. Ja mówiłem o tym przez 3,5 roku w Unii Europejskiej i myślałem, że to jest grochem o ścianę. Pewno było. Tak czy owak, 3 tygodnie temu zabrał głos pan Jan Klaudiusz Juncker, były premier Luksemburga, obecnie szef Komisji Europejskiej, który o dziwo powiedział dosłownie to samo, co ja. Ponieważ Europa utraciła już przewodnictwo w świecie, już nie możemy mówić innym, jak mają postępować. Przegraliśmy demograficznie, przegrywamy ekonomicznie, musimy się uczyć od innych. No, powiedział, że do tego stopnia, że powiedział, że Rosja jest bardzo porządnym krajem, a Putin jest jego przyjacielem. Także powiedział same herezje, które jeszcze miesiąc temu byłyby, no, tylko Korwin-Mikke mógł mówić, prawda? Natomiast ja nie mówiłem, że Putin jest moim przyjacielem akurat, bo nie jest, nie znam człowieka osobiście, ale zawsze mówiłem, że Rosja jest normalnym krajem i trzeba utrzymać z nim normalne stosunki. Niestety, powtarzam, w Unii panuje głupota przerażająca, że nie tylko w Unii, wszędzie. I najgorsze jest to, że zarażone tą głupotą są warstwy oświecone. Elity są skażone. Ludzie na dole są jeszcze czasami zdrowi moralnie. To elity narzucają te chore pomysły. Stany Zjednoczone, na przykład uniwersytety są w wylęgarnią lewicy. Jak byłem tam 25 lat temu jeszcze, już właściwie, to mi tłumaczył taki kolega z Kalifornii, że w całym Związku Sowieckim od Mińska po Władywostok nie ma tylu marksistów, leninistów, ile na jednym dużym amerykańskim uniwersytecie. I to teraz jest znacznie gorzej. Doszło do sytuacji zupełnie kuriozalnej. Mianowicie nie wiem, czy wiecie, że zostałem tam w Unii Europejskiej ukarany grzywną 9000 euro w ramach wolności słowa oczywiście, za to, że powiedziałem rzecz, która jest w każdym podręczniku uniwersyteckim, że i nie tylko uniwersyteckim, szkolnym również, że średnia inteligencja kobiet jest niższa niż średnia inteligencja mężczyzn. No i proszę Państwa, to jeszcze pół biedy. Jakaś pani na Uniwersytecie Amerykańskim nieopatrznie powiedziała, że kobiety są średnio niższe od mężczyzn. I też feministki ją pobiły. Także, no bo ona obraża godność kobiet takim szokującym stwierdzeniem. Otóż rządzi totalna głupota. Zrozumcie, wieki średnie, o których się mówiło, że to ciemne stulecia, były oazą jasności myśli, rozwoju nauki z dzisiejszym czasem. Taka ciemnota, jaka rządzi teraz. Takiej głupoty, takiego zupełnej zaciemnienia umysłów nie było nigdy w historii ludzkości. Nigdy. Ciemnota jest kompletna. Ludzie wygadują zdania, które się pierwsze nie wynika z drugiego, prawda? Nikt tego nie kontroluje. Bo kiedyś się pisało. Jak coś napisało, to człowiek mógł przeczytać to drugie zdanie i sprawdzić, czy zgadza z pierwszym. Ale w telewizji, jak się gada, to nikt nie jest w stanie sprawdzić, nie cofać, prawda, obrazu z powrotem, żeby to porównać. Więc można wygadywać dowolne głupoty. Dowolne głupoty. Jest to całkowicie bezkarne. Także demokracja spowodowała, że nie opłaca się dochodzić prawdy. Prawda przestała istnieć. W demokracji prawdą jest to, co rządzi większość. W co wierzy większość. W związku z czym
zamiast prowadzić ważne dyskusje logiczne, co jest prawdą czy nie, po prostu wystarczy przekonać większość. Zamiast logiki kwitnie erystyka, kwitnie sztuka przekonywania, mówię ja do idiotów oczywiście, bo ich jest więcej. Cała sztuka przemawiania, to trzeba przekonać idiotów, żeby wygrać wybory. Więc rozumiecie sami, że w tym wyścigu ludzie myślący nie mają żadnych szans, bo jak słusznie powiedział Mark Twain, nie ma sensu dyskutować z idiotą, bo ściągnie się do swojego poziomu, a tam pokona się swoim doświadczeniem na tym terenie. Otóż nie da się dyskutować, a niestety, powtarzam, rządzi te 70%, które nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy w autobusie. Pan Tomasz Lis na spotkaniu w Uniwersytecie Warszawskim powiedział do studentów, pozbądźcie się złudzeń, że ludzie są tak głupi, jak się wam wydaje. Są o wiele głupsi. Otóż, jeżeli chcemy, żeby coś było w normie, musimy odebrać prawo głosu, musimy odebrać rządy tym cichym, ciemnym, małym ludziom, powsadzać do kryminału te hieny, które nimi rządziły. One są często bez winy, dlatego że w tym ustroju co mają robić? No jak zresztą, ja na przykład, jak byłem 20 parę lat temu w Sejmie i musiałem wieczorem iść, nie było takiego przejścia, teraz już jest w Sejmie, i musiałem, żeby przejść do hotelu sejmowego, przejść przez restaurację, to od stolików do mnie wołali, panie pośle, chodź pan napij się z nami, pan tak pięknie mówi, my byśmy też tak chcieli, ale nie możemy, bo nas nie wybiorą. Ci ludzie wiedzieli, że mówią głupoty, wiedzieli, że mówią bzdury, ale muszą to mówić, żeby być wybranym. Zrozumcie, socjaliści dzielą się na dwie kategorie. Na tych, co świetnie wiedzą, że wygadują bzdury, ale wygadują je, żeby być wybranym i mieć tam, a nawet wpływ na Brazę. Dzisiaj widziałem się z panem Leszkiem Millerem. To był jedyny premier w Polsce, który obniżył podatki. Przy całym tym socjalnej gadaninie, to on jako jedyny obniżył podatki. I on to wygadywał te głupoty, został premierem i zrobił coś, co było w miarę rozsądne. No więc oni to wiedzą, że wygadują głupoty, ale to robią. No a reszta socjalistów są idioci, którzy naprawdę to wierzą. Innych socjalista niż cwaniak albo idiota nie ma, nie było i być nie może. Musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że dla państwa jest lepiej, żeby rządził nim idiota czy małpa niż socjalista. Bo jak rządzi małpa, to małpa raz w lewo pójdzie, raz w prawo. Raz w lewo, raz w prawo, bo nie ma żadnych poglądów. Natomiast socjalista zawsze pójdzie w lewo, czyli źle. W wyniku tego jest dwa razy lepiej, jak rządzi idiota. I proszę państwa, mamy teraz żywą ilustrację tego, co mówiłem od dziesiątków lat. Żywą jest pan Trump. Ludzie mówią, że pan Trump jest idiota, tego. Być może jest idiota. Ale gdyby rządziła pani Clintonowa, to już dawno byśmy mieli trzecią wojnę światową, a pan Trump raz wyda dobrą decyzję, a raz złą, raz dobrą, raz złą, czyli średnio wychodzi jako tako jeszcze. Także lepszy jest pan Trump, być może idiota, ale na pewno nie lewak. No i to jest ta różnica. Także on jest wspaniałą ilustracją tej mojej doktryny. Proszę państwa, ja nie będę mówił długo, bo sytuacja jest jaka jest. W encyklopedii księdza Chmielewskiego definicja konia brzmiała, koń jaki jest, każdy widzi. Więc jak wygląda demokracja, prawda, każdy widzi. Jak wygląda to wszystko, każdy widzi. Zalew totalnej głupoty. No. Ludzie wierzą w rzeczy zupełnie niewiarygodne. Ludzie na przykład wierzą w to, że decyzja dwóch idiotów jest lepsza niż jednego mądrego, prawda? Ludzie wierzą w globalne ocieplenie, prawda? Ludzie wierzyli w dziurę ozonową, tego już może nie pamiętacie, ale że pieniądze zrobiono na dziurze ozonowej. Wierzą w rzeczy, bo nie chcę wziąć przykładów, ale na każdym kroku, na przykład w to, że jak się, związki zawodowe francuskie w ramach walki z bezrobociem zażądały, żeby zrobić nie tylko wolne soboty, ale wolne piątki.
Zaproponowałem jeszcze wolne czwartki, środy, wtorki i poniedziałki. Bezrobocie zostanie z likwidy już całkowicie i totalnie, prawda? Ale oni to mówią poważnie. Naprawdę. Otóż człowiek wygadujący to, co dzisiaj wygaduje przyjęty polityk, zostałby lat temu 200 po prostu wyśmiany. Dzisiaj jest to poważny człowiek, bo głosuje za nim tam 30, 40, 30% ludzi, a więc jest to poważny polityk. Prawda? Jest, analogia tutaj jest do tego, jak kiedyś Rosenkranz przychodzi do przyjaciela, który wygrał na loterii i mówi, słuchaj Mosze, jak ty byś wygrał te pieniądze? No to bardzo prosto, Icek, bardzo prosto. Przyśniło mi się 7 siódemek, 7 na 7 jest 42, postawiłem na 42 i wygrałem. Ty głupi, przecież 7 razy 7 jest 49. Tak? To ty sobie bądź ten matematyk. Otóż mieć rację to jest zupełnie nieważne. Ważne jest, żeby trafić to, co lud chce, prawda? I żadne tam matematyczne dowodzenia nic po prostu nie dają. Czyli zdajcie sprawę, że 99% ludzi w Polsce nie ma pojęcia, jak działają podatki. Również spośród przedsiębiorców ponad 90% też nie wie. Oni wiedzą, jak oszukiwać na podatkach. To wiedzą znakomicie. Ale jak działa system podatkowy, nie wiedzą. Na przykład oni sobie nie zdają sprawy czegoś elementarnego. Przecież żaden przedsiębiorca nie płaci podatków. Jeżeli ja produkuję, załóżmy, te sandały, prawda? I one kosztują, załóżmy, 100 zł, tak? I tam ileś kosztuje skóra, ileś tam robocizna, ileś tam nici, ileś tam podatki. Ja to doliczam do ceny, plus marża i sprzedaję, nie? Czyli kto płaci podatek? Ten, kto kupił sandały. A nie ten, który je produkuje. Prawda? Ten podatek jest doliczony do ceny towaru. Co gorsza, ludzie też myślą, że to przedsiębiorca płaci podatek. Nie wiedzą, że to oni go płacą. I teraz te 90% ludzi, którzy kupuje sandały, mówi, o, ten szef zarabia ogromne pieniądze, obłóżcie go podatkiem. No, rząd jest zachwycony, wkładał podatkiem, miał więcej pieniędzy z tego, tak? No i ten podatek płacą oczywiście ci, którzy... Te sandały, bo szef, jak mu poniosą podatek z 20 zł na 25, podnosi cenę sandałów o 5 zł, to przecież nie będzie dopłacał własnych pieniędzy, nie? Także ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ten cały świat działa. Ale to kompletnie. I... Dopóki nie zlikwidujemy demokracji, dopóki ludzie nie zrozumieją, że muszą rządzić ci, którzy się znają, a nie większość, to nic z tego nie będzie. Ja podam przykład taki ciekawy odnośnie kobiet, bo to jest temat ciekawy, bo jak faceci rozmawiają ze sobą dosyć długo, to w końcu rozmowa schodzi na kobiety. Kobiety, otóż mądre kobiety wiedzą, ale też jest ich mniejszość, wiedzą świetnie, że powinien nimi rządzić mężczyzna. Jeżeli nie wierzycie w to, to obejrzyjcie sobie w internecie, zobaczcie drużyny siatkarek, koszykarek, piłkarek ręcznych, piłkarek nożnych, szachistek, brydżystek. Wszędzie trenerem, koczem, kapitanem jest mężczyzna. Bo te kobiety chcą wygrać, a one wiedzą, że armia owiec dowodzona przez lwa jest silniejsza niż armia lwów dowodzonych przez owcę. Więc biorą sobie na szefa mężczyznę. Dobrowolnie i świadomie, prawda? Także i to samo dotyczy polityki, prawda? Jeżeli zobaczycie wśród 100 najlepszych szachistów jest jedna kobieta, w tej chwili czasami bywa zero, czasami jedna, prawda? To również wśród polityków proporcjonalnie na 100 najlepszych polityków powinien być 99 mężczyzn i jedna kobieta. I trafia się pani Thatcherowa na przykład, prawda? Była świetną polityczką. Się zdala dobra kobieta. Ale w interesie kobiet jest oczywiście, żeby rządzili nimi mężczyźni. Bo jeżeli wprowadzimy parytet, to z całą pewnością średnia, że tak powiem, poziomu musi spaść wtedy. Prawda? Bo wtedy bierzemy nie 100 najlepszych, tylko 50 najlepszych i musimy teraz dosować te 50 kobiet z trzeciej setki czy z czwartej setki, prawda, czy skądś tam. Oczywiście nie jest w interesie kobiet, żeby rządziły nimi inne kobiety. Ja znam tylko jedną kobietę,
która mi powiedziała, że chce, żeby jej szefem była kobieta. Wszystkie znane mi kobiety pracujące mówią, że chcą, żeby ich szefami był, żeby ich szefem był mężczyzna. Uważają, że tak jest lepiej. Tym niemniej, jak wyjdzie na trybunę, to będzie się domagała parytetu kobiet. No, nie ma związku między teorią, prawda, a praktyką. Otóż to samo tyczy tych wszystkich idiotów. W interesie tej ciemnej masy jest, żeby rządziła nimi oświecona mniejszość, a nie ciemna masa. Tymczasem ta ciemna masa wybiera faceta, który jest taki jak nasz. Nasz facet, to taki sam pije wódkę jak my, prawda? To, takiego swojego chłopa trzeba wybrać. No i skutki tego są oczywiście, prawda, dosyć koszmarne. No. Także, ja powtarzam, póki żyjemy w demokracji, nie ma siły na wyjście z tego i jest tylko, rysuje się jeden możliwy wyjście z tego, znaczy przyjdą muzułmanie, zaprowadzą sułtanat, kalifat czy inny emirat, prawda, i zaprowadzą jakiś porządek. No bo jeżeli nie, to musimy sami to zrobić. Jeżeli sami tego nie zrobimy, to za 10 lat czy za 15 na zachodzie Europy wszędzie powstaną sułtanaty i kalifaty, bo ten system jest znacznie lepszy niż ta półdemokracja, która tam rządzi. Powstaną. No, także powstaje pytanie, czy mamy czekać na muzułmanów, czy mamy sami zaprowadzić porządek. Prawda? Zlikwidować demokrację, zlikwidować socjalizm, zlikwidować, przywrócić karę śmierci, prawda, zlikwidować podatki dochodowe, obniżyć VAT, albo najpierw zlikwidować w ogóle. Prawda. No nie możemy zlikwidować w ogóle, bo Unia nam VAT akurat narzuca, ale dochodowych nie. Dochodowe moglibyśmy sami zlikwidować. Także potrafię. Albo sami zrobimy porządek, albo czekamy na muzułmanów. No. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Nasza partia chce zaprowadzić porządek samemu. Sami przywrócić karę śmierci, nie czekając na muzułmanów, prawda? Sami zlikwidować podatki dochodowe, nie czekając na muzułmanów. Sami zlikwidować VAT, nie czekając na muzułmanów, prawda? Bo oni to zlikwidują, bo to jest z Koranem sprzeczne. Podatki dochodowe są sprzeczne z Koranem. Podatek VAT jest sprzeczny z Koranem. Podatek od kupna sprzedaży jest sprzeczny z Koranem. Pod okupacją muzułmańską Europa rozkwitnie. Okupacja muzułmańska będzie znacznie lepsza od okupacji Unii Europejskiej. Będziemy gorzej żyli niż w Europie 200 lat temu. Gorzej, bo cywilizacja arabska jest gorsza od europejskiej, ale lepsza od unijnej. Lepsza od tego, co jest dzisiaj. Od tego, co się dzieje dzisiaj. Jesteśmy na dnie po prostu. Więc jeżeli nie chcemy wrócić do Europy, jeżeli nie chcemy wrócić do Europy takiej, jaka była 200 lat temu, powiedzmy, w okolicy kodeksu Napoleona, przywrócić te zasady, te prawa, które nazywały wtedy, czyli odebrać prawo głosu temu motłuchowi, który wyborczemu między innymi, to jeżeli nie, to pozostaje nam tylko czekać na muzułmanów. I pytanie jest do was, czy chcemy wrócić do normalności, czy czekamy, aż muzułmanie ją przywrócą. Dla nas odpowiedź jest prosta, spróbujmy i liczymy na waszą pomoc. Dziękuję za uwagę. Żeby przekuwać hasła w czyn, to państwo sobie, nie wiem, czy tutaj koledzy przygotowali jakieś deklaracje partyjne, ale proszę wrócić do domu, w internecie sobie znaleźć partię Wolność, prawda, i tam deklarację można wypełnić internetowo, jest nowoczesność w polu i w zagrodzie, prawda, więc można się zapisać i coś działać, bo wiadomo, że do tego, żeby zatriumfowało zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Jak nic nie zrobimy, no to będziemy czekali, no. Nie ma co liczyć na większość. W większości nigdy nie zdobędziemy. Te 70% na nas nie zagłosuje. Jeżeli my zdobędziemy 15%, to jest bardzo dużo. My chcemy zdobyć 15%. Do wybora do Parlamentu Europejskiego chcemy mieć więcej niż 15%, ale do Sejmu chcemy mieć 15% i to jest nasze marzenie. Na razie siedzimy na granicy 4-5%. Bo nas nie pokazują w ogóle w telewizji, bo nasza partia się domaga zaprowadzenia porządku, co oznacza, że większość obecnych polityków musiałaby siedzieć
Nie wiem, czy zauważyliście, że Platforma powiedziała, że będzie wsadzała do więzień ludzi, bo wsadziła kogoś? Ależ nie. Ależ nie. Kruk krukowi oka nie wykole, zapewniam was. Ci ludzie zawali umowę, raz rodzimy my, raz wy, prawda? Raz kradniemy my, raz kradniecie wy, prawda? I tam kto się dorwał do żłoba, kto wygrał wybory. A ludzie mają wrażenie, że mają jakiś wpływ na rzeczywistość. Dwa lata temu była dyskusja, czy dzieci mają być do szkoły w wieku lat 6 czy 7. No powiedzcie, w jakim normalnym kraju można dyskutować nad tym, w jakim wieku dzieci mają iść do szkoły? Przecież w normalnym kraju dziecko idzie do szkoły w takim wieku, jakim chce jego ojciec. A? Bo ojciec zna swoje dziecko, prawda? Matka zna swoją córkę, wie, czy już się nadaje do szkoły, czy nie. I jaką to decyzję może wydawać minister, który nie zna moich dzieci? Jakim cudem on może... Demokraci mówią, to zróbmy referendum. Ale przecież większość też nie zna moich dzieci. To już wolę, jak to minister podejmuje decyzję, bo przynajmniej jest człowiek oświecony w miarę, niż większość, która jest głupia. Prawda? Więc po co w ogóle ta cała dyskusja? Ja zadzwoniłem, jak była ta dyskusja do prezesa jednej z partii w Sejmie, sporej partii zresztą, i mówię, niech pan powie tej bandzie idiotów, żeby zawarła kompromis. Dzieci mają się do szkoły w wieku lat 6,5. Dlaczego nie 6,5? To jest zły wiek? Tak samo dobry jak 6 albo 7. Ja osobiście nie znam ani jednego dziecka, które poszło do szkoły w wieku lat 6 albo 7. Ani jednego. Wszystkie znane mi dzieci idą do szkoły, mają 6 lat, 2 miesiące i 4 dni, prawda? Albo 7 lat, 2 miesiące i 1 dzień, prawda? Żadne dziecko nie idzie do szkoły, mając lat 6 ani 7. Prawda? Jest to czysta teoretyczna dyskusja. Po co zrobiona? Po to, żeby ludzie zaakceptowali fakt, że nie oni decydują o swoich dzieciach. Kto wziął udział w tej dyskusji, ten się zgodził, że ten minister będzie decydował, tylko czy 6 czy 7, to już inna sprawa, ale wiadomo, że to on ma decydować. I ludzie to zaakceptowali. I o to tylko chodziło w tej całej dyskusji. Żeby ludzie przyjęli wiadomość, że to nie oni o tym decydują. I kto, powtarzam, zabrał w tym głos, kto poparł 6 albo 7, ten już wpadł. Już uznał ten ustrój, uznał, że to minister będzie decydował o tym, w jakim wieku chodzi. To jest, Berkowicz mówi bardzo, bardzo rozsądnie, prezes krakowskiego oddziału partii mówi, że to jest tak jak wybór naczelnika więzienia. To jest oczywiście sprawa ważna. Jeden naczelnik więzienia będzie nas okradał na rację żywności, będziemy mieli gorsze żarcie, prawda? Inny będzie nam prał bieliznę raz na tydzień, a raz na 2 tygodnie, a inny pozwoli być o pół godziny dłużej na spacerniaku, prawda? To jest bardzo istotne. Ale naszym celem nie jest wybór naczelnika więzienia, tylko likwidacja więzienia. To jest i stąd nas tak nienawidzą te partie, które są obsadzać posady naczelników więzienia, strażników, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A u nas, wiecie, no, nie byłoby tych posad, nie?